dobry. Witam serdecznie i zapraszam na spotkanie ze skutecznymi technikami wpływu. Razem z Helionem przygotowaliśmy 3 możliwości uczestniczenia w szkoleniu. Dlaczego z Helionem? Bo całe szkolenie oparte jest na książce Manipulacja odczarowana. To nie jest książka o tym, jak manipulować, tylko o tym, jak wywierać wpływ skuteczny. Możemy brać udział w tym szkoleniu w 3 formach. Godzinnym, takim godzina akademicka z zadaniami do wykonania, krótko, sprawnie wybrane techniki. Możemy to rozszerzyć w formę większego warsztatu i zrobić 4-godzinny webinar klasyczny, też z ćwiczeniami warsztatowymi. A możemy też w tradycyjnej formie przyjechać do Was, do firmy i zrobić to w formie jednodniowego warsztatu. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Na początek, żeby Was zachęcić, chcę Was poprosić o jedną rzecz. Pomyślenie o tym, jakie narzędzie byłoby najskuteczniejsze w wywieraniu wpływu. I otóż, moi drodzy, to narzędzie chcę Wam pokazać na ekranie w formie takiego ładnego zdjęcia oraz włoskiego terminu. Facciamoci una bella giornata. Zróbmy sobie piękny dzień. Dlaczego? Dlatego, że Włosi są mistrzami w używaniu tego narzędzia, a to narzędzie nazywa się po prostu komplementem. U nas bardzo często jest tak, że jeśli ktoś powie: Marku, jaka piękna marynarka, to moim obowiązkiem jest powiedzieć: aj tam, mam ją od czasu matury albo studniówki. Czyli my jakby z natury rzeczy troszkę deprecjonujemy ten komplement. No takim chyba najwyższym polskim poziomem jest powiedzenie: dziękuję bardzo, albo jeszcze wiem o tym. Natomiast Włosi robią to entuzjastycznie i podnoszą ten komplement do kwadratu, mówiąc: to moja ulubiona marynarka, ubrałem ją specjalnie na dzisiejszą okazję, bo wiedziałem, że ciebie spotkam, i tak dalej, i tak dalej. My możemy czasami powiedzieć, że ten komplement jest pewną przewagą, ale jeżeli chcemy wywierać wpływ na kogoś, wyobraźcie sobie banalną sytuację, przychodzimy z trudną sprawą do kogoś, ten ktoś wie, że sprawa będzie trudna, więc jego nastawienie już jest nie najciekawsze na starcie, a my zaczynamy właśnie od tego: o, masz fajny obraz na ścianie, albo ładny kalendarz, albo jeszcze coś, chwalimy. To nie trzeba chwalić człowieka, można też pochwalić jego otoczenie, jego biurko. I co się wtedy dzieje? Zmienia się sytuacja, zmienia się atmosfera. Żeby pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce, pokażę taką rzecz, którą wrzuciłem na Facebooka, ponieważ akuratnie 2 lata temu odbywała się konferencja na temat perswazji w sprzedaży i pojawił się ten sympatyczny oto człowiek, a mianowicie Kevin Hogan. Znamy się kilkanaście lat i kiedy ja zamieściłem to zdjęcie u siebie na Facebooku, Kevin napisał coś takiego. Jak widzicie, wynika z tego, że właściwie powinniśmy się dziwić, że jeszcze nie dostałem Nagrody Nobla. Ale przecież to nieprawda. To, co napisał Kevin, jest rodzajem komplementu, jest żartem, jest chęcią zrobienia przyjemności, a nie prawdą materialną. Ale jako narzędzie działa niezwykle dobrze i niezwykle skutecznie. Moi drodzy, raz jeszcze serdecznie zapraszam na wielorakie, różnorodne techniki wywierania wpływu, albo w formie właśnie takiego jednogodzinnego spotkania, albo webinarium zdalnego, 4-godzinnego, albo klasycznego warsztatu już na sali warsztatowej. Serdecznie zapraszam.